Witam serdecznie wszystkich przybyłych Państwa. Witam Panie i Panów Radnych. Witam Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. Witam Panów Wiceprezydentów Romana Siemiątkowskiego, Krzysztofa Buczkowskiego i Cezarego Dorandowskiego. Witam Panią Skarbnik Barbarę Szmurgocińską. Witam Pana Sekretarza Marcina Uchwała. Witam Pana Kierownika Płockiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, Pana Radosława Lewandowskiego. Witam przedstawicieli służb mundurowych, w osobach Panów Komendantów, Komendanta Miejskiej Policji w Płocku, Pana Jerzego Kolbarczyka, Komendanta Straży Miejskiej Pana Andrzeja Buchowskiego, Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Pana Krzysztofa Frączkowskiego oraz reprezentującego WKU Pana Zbigniewa Przybyszewskiego. Witam Panów, Panie i Panowie, Panów Dyrektorów, Prezesów, Kierowników i Pracowników Jednostek Organizacyjnych Podległych Urzędowi Miasta Płocka. Witam przedstawicieli Rad Osiedlowych, witam przedstawicieli lokalnych mediów i tradycyjnie, szczególnie serdecznie witam wszystkich niewymienionych wcześniej mieszkańców miasta Płocka. Proponuję tradycyjnie, nim uporządkujemy porządek obrad dzisiejszej sesji, żebyśmy dokonali wyboru komisji uchwał i wniosków. Proszę Państwa o zgłaszanie kandydatów. Pan radny Maciej Wiącek, proszę bardzo. Zgłaszam kandydaturę pana radnego Artura Graska. Czy pan radny Artur Gras się zgadza? Zgadzam się. Dziękuję. Pan radny Piotr Kubera, proszę bardzo. Zgłaszam kandydaturę pani Grażyny Cieślik. Czy pani radna Grażyna Cieślik zgadza się? Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę. Dziękuję. W takim razie, proszę Państwa, poddaję pod głosowanie wybór komisji uchwał i wniosków w składzie pani radna Grażyna Cieślik, pan radny Artur Kras. Czy jesteśmy technicznie gotowi? Pytam panów za pulpitu. Tak. W takim razie, proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za wyborem komisji uchwał i wniosków w takim składzie? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych wstrzymał się? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. Stwierdzam, iż jednogłośnie wybraliśmy komisję uchwał i wniosków w składzie pani radna Grażyna Cieślik, pan radny Artur Kras. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa do stołu prezydialnego po lewej stronie. W tym momencie, proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy przystąpili do uporządkowania planu pracy naszej dzisiejszej sesji. Jak Państwo wiecie, pan prezydent poprosił nas o wprowadzenie dodatkowo do porządku obrad dwóch uchwał. Projektów uchwał pomieszczonych na drukach 463 oraz 464. Druk numer 463 jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy miasto Płock do partnerstwa oraz aplikowanie i realizacji inwestycji pod nazwą rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, priorytet 6. I drugi projekt uchwały pomieszczony na druku numer 464 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Płocka. Czy w sprawie tych dwóch projektów ktoś z Państwa ma jakieś pytania albo wątpliwości? Pan radny Mirosław Milewski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dwa zdania dotyczące projektu uchwały o przystąpieniu do programu europejskiego w sprawie Nabrzeża Wiślanego, mówiąc w telegraficznym skrócie. Ponieważ na komisji wczorajszej nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, a sądzę, że jest ono ważne z punktu widzenia finansowego, dlatego zabieram głos w tej chwili, aby ewentualnie można zmienić tą uchwałę w dalszej części sesji. Otóż partnerem w tym projekcie, oprócz miasta Płocka, staje się POKiS, natomiast miasto Płock staje się instytucją wiodącą. O ile dobrze zrozumieliśmy ten sens uchwały. Pierwszy etap tego projektu, czyli budowę portu jachtowego rozpoczętego od budowy mola, realizowała instytucja inna, czyli Miejski Zespół Obiektów Sportowych. Z kilku powodów
Między innymi dlatego, aby te bardzo duże nakłady inwestycyjne realizowane mogły być częściowo odzyskane w postaci podatku VAT. Urząd Miasta takiego odzyskania takiego podatku nie może realizować. To jest kwota VAT-u, to jest ponad 10 milionów złotych, a więc kilka milionów teoretycznie jest do odzyskania w ciągu najbliższych lat. Pytanie, czy wzięto to pod uwagę przy takiej konstrukcji tej uchwały, czy też nie. Generalnie uchwała jak najbardziej tak, natomiast chodzi mi o ten jeden element związany z odzyskiwaniem VAT. I drugi element to jest pytanie, czy instytucja inna niż w tym projekcie uchwały realizująca pierwszy etap, czy te koszty związane z pierwszym etapem mogą być zakwalifikowane do kosztów kwalifikowanych. Krótko mówiąc, czy można, czy wchodzą one w skład całkowitych kosztów możliwych do zrekompensowania w 40% przez środki Unii Europejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Czesławski chciał odpowiedzieć. Proszę bardzo, panie prezydencie. Panie radny, na dzisiaj nie ma decyzji o zmianie operatora jako inwestora tak naprawdę, tak? Czyli tutaj dzisiaj nie ruszamy tego. Zgodnie z wnioskiem, który złożyliśmy i tutaj jeśli już to bardzo prosił, nie wiem czy już jest na sali jest pan Luczewski, o szczegółowe wyjaśnienie, ale zgodnie z wnioskiem, który złożyliśmy, już w złożonym wniosku kilka lat temu było zapisane, że będziemy realizować ten projekt razem z partnerami. I to bez względu na to, czy to z ramienia miasta Płock będą robiły Wydział Inwestycji, czy MZOS, czy ktokolwiek inny, tam było zapisane, że będzie dwóch partnerów. I jeden był wskazany, to był POKiS. Natomiast drugiego trzeba było dokonać wyboru drugiego partnera i w związku z tym została powołana komisja, która w wyniku konkursu wyłoniła tego partnera. Tym drugim partnerem ma być, zgodnie z projektem uchwały, Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna. I tego dotyczy właśnie ten projekt uchwały. Wyboru właściwie tak naprawdę tego drugiego partnera, który został wyłoniony w wyniku konkursu. Natomiast nie ma, jeśli chodzi cały wniosek, on pozostaje bez zmian. Panie dyrektorze, ewentualnie jeśli jakieś uściślić moją wypowiedź, bardzo proszę. Natomiast... Paragraf drugi. Prosimy bardzo, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, woli wyjaśnienia, jeżeli chodzi o złożenie tego projektu uchwały. Jesteśmy na tym etapie, gdyż jakby w pierwotnej wersji musimy złożyć dokumentację, która wynika z wniosku o dofinansowanie. Kwestia jakby dalszej realizacji inwestycji, będziemy to analizować na etapie, jak już będzie umowa podpisana. W tym momencie musimy podpisać wniosek w pierwotnej wersji, która będzie dopiero dostosowywana i uzgadniana z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Mieliśmy spotkanie z panem dyrektorem Frankowskim, który jakby sugerował, że i też na etapie realizacji inwestycji będziemy przewidywać pewne zmiany, ale te zmiany dopiero mogłyby nastąpić po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Żeby była podpisana umowa o dofinansowanie, muszą być złożone wszystkie wnioski, wszystkie załączniki do studium wykonalności. Studium wykonalności, jesteśmy na etapie kończenia już opracowania studium wykonalności. Także na początku października chcemy złożyć pełną dokumentację. Dopiero później będziemy ewentualnie negocjować wszelkie zmiany i tutaj jak najbardziej z Państwem Radnym będziemy ustalać szczegóły, ale to po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W tym momencie jakby najważniejsza jest ta kwestia. Jeżeli chodzi o udział partnera w postaci Polskiej Organizacji Turystycznej, to tutaj to tak jak Pan Prezydent wspominał, że był konkurs. Teraz jeszcze pan prezydent. Jak rozumiem, gdyby pan dyrektor mógł rozwiać wątpliwości w tym paragrafie drugim, bo tutaj jest rzeczywiście partnerem wiodącym, liderem projektu będzie gmina miasto Płock, że pan radny, jak rozumiem, pyta, dlaczego nie jest wpisany MZOS, tak?
tylko jest gmina i miasto Płock. I czy to jest zgodne z wnioskiem, który złożyliśmy? Na tym etapie jest to ok, tak? Na tym etapie składamy wniosek o dofinansowanie w takiej formie. Później, jeżeli będzie potrzeba aktualizacji dokumentacji, to po prostu będziemy aktualizować. W tym momencie naszym zdaniem jest ok. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania i wątpliwości w tych punktach? Nie widzę żadnych zgłoszeń. W takim razie poddaję pod głosowanie, Szanowni Państwo, wprowadzenie do porządku obrad tradycyjnie na końcu, czyli jako punkty 15 i 16 projektów uchwały pomieszczonych na drukach 463 i 464. Kto z Państwa radnych jest za wyrażeniem zgody i za wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 15 druku nr 463? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych wstrzymał się? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie 25 osób za, tak. Dziękuję bardzo. I teraz poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 16 projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 464. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad tegoż punktu? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych wstrzymał się? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. Również jednogłośnie wprowadziliśmy i ten punkt do porządku obrad. Mamy uporządkowany plan pracy dzisiejszej sesji. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu, punkt trzeci. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za pierwsze półrocze 2012 roku. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan prezydent Andrzej Nowakowski się zgłasza. Proszę bardzo, panie prezydencie. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w kwestii wprowadzenia tego punktu, jeśli będą pytania, oczywiście będziemy odpowiadać, ale kilka faktów, kilka cyfr istotnych z perspektywy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku. Budżet miasta Płocka na 2012 rok w zakresie dochodów według stanu na 30 czerwca kształtował się na poziomie 793 milionów złotych. W czasie pierwszego półrocza dochody ogółem zostały zwiększone o 55 milionów złotych. W trakcie roku poszczególnymi uchwałami nad miasta zwiększaliście Państwo te dochody. Na powyższe wpływ miało przede wszystkim otrzymanie znacznie większych w porównaniu do lat ubiegłych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co było wynikiem leczenia podmiotów gospodarczych z wyżej wymienionego tytułu za rok ubiegły. Ponadto w okresie pierwszego półrocza plan budżetu po stronie dochodów został zwiększony w zakresie podatku od nieruchomości po weryfikacji deklaracji złożonych przez podatników. Dochody budżetu według stanu na 30 czerwca zostały wykonane w 49,22%, to jest w kwocie ponad 390 milionów złotych. W tym dochody bieżące w kwocie 380 milionów złotych, to jest 55% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie blisko 10 milionów złotych. Dochody własne w planie dochodów stanowią najistotniejsze źródło wpływu budżetu, zostały wykonane w ponad 51% w kwocie 248 milionów złotych. W tej grupie dochodów wpływy z podatku i opłat lokalnych zostały zdecydowane w 51%, to jest w kwocie ponad 104 miliony złotych. Wysokie wykonanie wpływów odnotowane zostało w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, tu o ponad 80% zakładanego planu. W połowie pierwszego roku, to jest bardzo ważna informacja, w pierwszej połowie roku na niską realizację dochodów majątkowych wpływ miało nieotrzymanie do końca czerwca wpływów z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania budowa dróg dojazdowych odcinek 4. Ale w tym momencie trzeba podkreślić, że 9 marca została podpisana umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 36 milionów złotych, a środki w wysokości prawie 35 milionów złotych wpłynęły do budżetu miasta na początku września. Ponadto w pierwszej połowie roku nie wpłynęły w pełnej zakładanej wysokości środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych, budowy ulicy Granicznej oraz rozbudowy ulicy Otolińskiej, ale w trzecim kwartale 2012 roku zostały złożone wnioski o płatność do instytucji wdrażającej i planowane jest otrzymanie dofinansowania do końca bieżącego roku.
To tyle, jeśli chodzi o dochody. Tutaj w sposób szczególny, ja jeszcze raz podkreślę, to, co udało się dzięki dobrej współpracy z Radą Miasta, także z wykonawcą, z jednostką wdrażającą projekty, unijne projekty transportowe, czyli otrzymanie tego dofinansowania z CUPT-u. Te środki już blisko 35 milionów wpłynęły do kasy miasta. W zakresie wydatków plan budżetu na 30 czerwca ukształtował się na poziomie 789 ponad milionów złotych, prawie 780 milionów złotych. W pierwszej połowie roku zrealizowano wydatki ogółem w 43 ponad procentach. Nieco ponad 43%. W kwocie 342 milionów złotych, w tym wydatki bieżące to 48,56%, wydatki majątkowe 21,78%. W zakresie operacyjnych najbardziej kosztowne było finansowanie zadań oświatowych. Tutaj już mamy wydatki 130, prawie 7 milionów, co stanowi 53,87 wydatków bieżących oraz zadań z zakresu pomocy społecznej, tutaj też nieco ponad 50%. Wydatki bieżące w wysokości 3,7 miliona złotych zostały zabezpieczone w budżecie miasta z przeznaczeniem na wykonanie remontu placówek oświatowo-wychowawczych. I w pierwszej połowie roku, zwłaszcza w okresie wakacji, były przygotowane do faktycznej realizacji. Ponadto na programy profilaktyczno-zdrowotne adresowane do mieszkańców miasta Płocka została zabezpieczona w budżecie kwota 2 milionów złotych. Dofinansowaliśmy także działalność Komendy Miejskiej Policji w zakresie zwiększenia liczby etatów oraz rekompensaty czas służby przekraczający normę. W celu zapewnienia mieszkańcom miasta Płocka lokalnego transportu publicznego w formie rekompensaty przekazano do komunikacji miejskiej środki łącznie w wysokości ponad 10 milionów złotych. Dofinansowano także opłaty za wodę i ścieki. Tu Państwo pamiętacie dyskusję na sesji miasta. Tak, tutaj kwota, która została przekazana do wodociągów, to kwota 2 400 000 złotych. Warto podkreślić, że w czasie realizacji wydatków bieżących środki w wysokości 270 tysięcy złotych przeznaczone zostały na remonty budynków stanowiących własność gminy. Natomiast to jest konsekwentna praca od ubiegłego roku. Ponad 1 milion 300 tysięcy przeznaczyliśmy na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych. Mieszkańcy Płocka korzystają także z dopłat do czynszów w formie dodatków mieszkaniowych i tutaj w pierwszej połowie roku to były środki w wysokości 3 milionów 300 tysięcy złotych. Realizując wydatki operacyjne z budżetu miasta zostało prawidłowe funkcjonowanie wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych i tak do Miejskiej Instytucji Kultury przekazano dotacje w wysokości, środki w wysokości 11 milionów 826 tysięcy złotych. Niestety bardzo trudną i bolesną częścią naszego budżetu jest tak zwane janosikowe, czyli wpłaty obowiązkowe do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej i w pierwszej połowie roku to była kwota prawie 15,5 miliona złotych. Wydatki majątkowe to jest bardzo ważna rzecz i sądzę, że tutaj jeśli będą pytania, to postaramy się odpowiedzieć. W pierwszym półroczu była to kwota 33,5 miliona złotych. I co ważne, te wydatki majątkowe stanowiły na połowę roku było 24,80% wykonania do planu pierwotnego, do planu. Jeśli chodzi o plan na dzień 30 czerwca, to było 21,78%. Same wydatki inwestycyjne to jest kwota 27 600 000. To jest prawie 20% planu. Wśród wydatków inwestycyjnych realizowanych przez wydziały oraz miejskie jednostki organizacyjne chciałbym szczególnie podkreślić rozbudowę ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą. Szanowni Państwo, jak wiecie, podjęliśmy bardzo trudną decyzję i ulica Otolińska najpierw była zamknięta w jednej części, teraz jest zamknięta w drugiej części. Mam nadzieję i jestem przekonany, że uda się zapewnić przejezdność tej ulicy, czyli oddamy tę część tak naprawdę do ruchu ulicy Otolińskiej jeszcze przed 1 listopada. Taki deadline to jest 20 października. Chcemy, żeby wówczas ulica Otolińska była przejezdna i
to chciałbym bardzo wyraźnie i mocno podkreślić. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę, i nie chcę tu wspominać tych czasów, kiedy w Polsce rzeczywiście, słusznie czy niesłusznie, ale pokazywano nas jako przykład realizacji inwestycji w nielepszy sposób, typu most bez dojazdów albo molo bez wejścia. Tu mamy przykład realizowania inwestycji, która powinna trwać do 2013 roku. Część drogowa tej inwestycji będzie oddana praktycznie rok wcześniej. Patrząc na sytuację na autostradach, żeby nie wracać do historii naszego miasta, to jeśli się to uda, to będzie to ewenement na skalę kraju. Że tę inwestycję w dużej mierze, i to podkreślę, także dzięki dobrej współpracy z Radą Miasta, ale także z wykonawcą, część drogową uda się oddać praktycznie rok wcześniej. Oczywiście pozostaną jeszcze do zakończenia inwestycji kwestie związane z poboczem, z chodnikami być może, ze ścieżkami rowerowymi, bo inwestycja normalnie powinna zakończyć się w 2013 roku, ale będzie można się po ulicy Otoińskiej poruszać, jestem przekonany, jeszcze przed 1 listopada. To ważne także dla mieszkańców miasta, ale mówię, mam nadzieję, że ta inwestycja będzie takim symbolem w ogóle inwestycji realizowanych przez miasto w najbliższych latach. O innych inwestycjach, jeśli Państwo będą mieli pytania, będziemy mówić, ja nie chcę tutaj mówić, bo Państwo macie dosyć bogaty materiał, w jakich procentach te inwestycje są wykonane. Ja tylko powiem, bo na dzisiaj poprosiłem Panią Skarbnik o informację, jak wygląda wykonanie budżetu dla wydatków, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne na dzień dzisiejszy. I to jest, jeśli chodzi o procent wykonania, to jest prawie 38% w tej chwili. Czyli na 30 czerwca to było około 20%, w tej chwili jest prawie 40%. To pokazuje, że dalsza część inwestycji, jeśli chodzi o realizację tych inwestycji do końca roku, wydaje się zdecydowana większość niezagrożona, aczkolwiek jeśli będą pytania o konkretne inwestycje, postaramy się tutaj odpowiedzieć. Dla mnie ważne, bardzo ważne jest to, że w pierwszej połowie roku uzyskane zostało dofinansowanie nie tylko z CUPT-u, ale także z budżetu państwa, jak również z tytułu pomocy finansowej z rządu marszałkowskiego województwa mazowieckiego w łącznej wysokości 1 732 000 z przeznaczeniem na realizację 4 kolejnych orlików przy ulicach Zamenhofa, Chopina, Cichej oraz Walecznych. Państwo wiecie, te orliki rosną. Generalnie problemy, które się pojawiają, staramy się rozwiązywać. Także tutaj sądzę, że uda nam się te orliki także zrealizować już do końca roku. Także środki zewnętrzne udało się pozyskać z dotacji celowej z budżetu państwa przy budowie placów zabaw, przy szkołach podstawowych nr 1, 3 oraz 17. Z budżetu państwa także uzyskaliśmy w tym roku jeszcze, w pierwszym półroczu, środki na zakończenie prac, robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem skarpy wiślanej, stabilizacji osuwiska Grabówka, drugi etap. To były środki w wysokości ponad 610 tysięcy złotych. I w końcu środki zewnętrzne udało się także pozyskać na realizację wydatków inwestycyjnych przy okazji termomodernizacji budynku szkoły podstawowej nr 23 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Te zadania są dofinansowywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I w końcu to jest także ważne i to chcielibyśmy co roku tak naprawdę realizować i korzystać ze środków zewnętrznych, to środki uzyskane na przebudowę ulicy Owieńców Płocka, gdzie uzyskaliśmy dotację celową z budżetu państwa w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, etap drugi, bezpieczeństwo, dostępność, rozwój, czyli popularna schetynówka. Realizowane są także prace projektowe dotyczące wielu ulic osiedlowych i co też istotne i co chciałbym podkreślić, zwłaszcza w kontekście tematu dzisiejszego sesyjnego, oświatowego, mamy szereg inwestycji, które są w budżecie miasta na ten rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej, a dotyczą właśnie placówek oświatowo-wychowawczych. I tutaj zwłaszcza chciałbym wymienić rozbudowę miejskiego przedszkola nr 1 przy ulicy Kościuszki, która trwa, termomodernizacja budynku żłobka miejskiego nr 3, przebudowa miejskiego przedszkola nr 16, budowa nowego budynku
Jest miło przedszkolny nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów, 32 termomodernizacja kompleksu szkolnego gimnazjum nr 5, przebudowa, rozbudowa żłobka miejskiego nr 4, termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 15, przebudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 11, przebudowa i adaptacja pomieszczeń w gimnazjum nr 2, tam gdzie ma być pradnia psychologiczno-pedagogiczna, termomodernizacja miejskiego przedszkola nr 19 przy ulicy Słowackiego 27, adaptacja pomieszczeń na salę dydaktyczną dla dzieci w przedszkolu miejskim nr 14 i w końcu bardzo ważna budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w zespole szkół budowlanych, czy termomodernizacja budynku szkolnego zespołu szkół zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie. Warsztaty także budujemy właśnie przy tej szkole i przy także sala gimnastyczna w zespole szkół technicznych przy Alei Kilińskiego 4. Szanowni Państwo, co też cieszy, co ważne. Według stanu na 30 czerwca budżet miasta Płocka po stronie planu zamykał się wynikiem dodatnim, nadwyżką w kwocie 3,5 miliona złotych. Stan zadłużenia miasta na koniec pierwszego półrocza zamknął się kwotą 329 milionów 300 tysięcy, która stanowiła 41,52% planowanych dochodów. To ważne także w kontekście, powiedział, bezpieczeństwa finansowego miasta. To, co, o czym dyskutowaliśmy przy okazji między innymi oceny finansowej miasta przez różne niezależne instytucje, ratingów, pokazuje, że kierunek, który wspólnie razem, jako władze miasta, prezydent i radni objęliśmy, przyniesie efekt. To nie znaczy, Szanowni Państwo, że jest tak dobrze, że lepiej być nie może i że jesteśmy już bezpieczni. Mamy, ja w pełni, mam nadzieję, że Państwo również świadomość, że ta dzisiaj bardzo dobra finansowa sytuacja miasta, kondycja finansowa miasta, to z jednej strony bezpieczeństwo, ale z drugiej strony wyzwanie na przyszłość. To także dosyć złudne poczucie bezpieczeństwa nie może nam towarzyszyć w perspektywie kolejnych lat, które wcale nie będą łatwe. Dzisiaj, w przeciwieństwie do wielu miast, które albo zbliżyły się, albo przekroczyły ten próg zadłużenia 60%, wydaje się, że możemy w sposób stabilny, odpowiedzialny i bezpieczny planować przyszłość tak finansową, jak i inwestycyjną naszego miasta w latach najbliższych. Ale powtórzę jeszcze raz, dzisiaj jest to efekt bez wątpienia tych pieniędzy, które, o czym doskonale wiemy, dodatkowo wpłynęły w tym roku z Orlenu z tytułu ubiegłorocznej sprzedaży przez Orlen Polkomtela. Niekoniecznie kolejne lata będą tak łatwe, tak proste, stąd bardzo proszę także o współpracę i odpowiedzialność przy konstruowaniu kolejnego budżetu i kolejnych lat, jeśli chodzi o chociażby wieloletnią prognozę finansową. Z ważnych rzeczy, które chciałbym także jeszcze podkreślić, których nie ma w budżecie, ale które gdzieś pojawiły się i sądzę, że warto byłoby je przytoczyć, mamy w Wydziale Zamówień Publicznych, Państwo wiecie, w urzędzie. I ostatnio chciałbym Państwa poinformować, że wykaz zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 tysięcy euro, bo to jest ważne, ten wydział tym się właśnie zajmuje, na koniec września tych postępowań było prawie 169. W 2011 roku całym tych postępowań było 161, w 2010 137. To świadczy o ilości zadań, które w naszym mieście realizujemy. Dużych zadań, dużych postępowań. Warto o tym, warto to także podkreślić w tym momencie. No i ostatnia rzecz, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za pierwszy półrocze 2012 roku uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu prezydentowi. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję. To prosiłbym panią przewodniczącą. O, teraz widzę, że jest przyciśnięty przycisk. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy. Panie prezydencie, przedstawił to pan
swoje sprawozdanie, wersję wykonania za pierwsze półrocze według prezydenta miasta Płocka w bardzo różowych kolorach, to tak de facto nie do końca wygląda, jak pan mówi. Pozwoli pan, że może nie będę dzisiaj skupiać się na tych zerowych pozycjach wykonania w inwestycjach, które de facto są i tego pan nie ukryje. Podsumujemy to wykonanie po zakończeniu roku 2012, czyli gdy będziemy mieli zbiorczy dokument za cały 2012 rok. Chwali się pan ulicą Otolińską i dobrze, bo to jest inwestycja, którą pan kontynuuje. Natomiast przy tej okazji chciałabym panu zaznaczyć jedną rzecz. Tak naprawdę inwestycje w naszym mieście są prowadzone bez jakiejkolwiek koordynacji. To, co państwo zrobiliście w pierwszych dniach września, czyli te straszne korki, które spowodowały pozamykane ulice przez państwa i wcześniej ulica Sienkiewicza czy ulica Sienkiewicza, tak naprawdę powoduje, że nie panujecie państwo nad tym, co się dzieje. Nie uprzedzacie na czas mieszkańców, nie staracie się doprowadzić do tego, aby nie było to tak uciążliwe, jak niestety to było 1, 2 czy w kolejnych dniach września. I jeszcze jedna uwaga co do pana opinii, że ulica Otolińska będzie symbolem tak naprawdę prowadzonych inwestycji w naszym mieście. Ja tylko nie chciałabym być złym prorokiem, panie prezydencie, oby nie była to jedyna. Teraz jeśli chodzi o rzeczy, o które dopytywaliśmy się wczoraj na posiedzeniu Komisji Skarbu i nie otrzymaliśmy wówczas odpowiedzi, otrzymałam materiały dopiero dzisiaj rano przed sesją, przed rozpoczęciem sesji. W związku z tym pozwolę sobie o pewnych rzeczach powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest ta spłata kredytu 15-milionowego, o którym pan prezydent mówił, dzięki właśnie środkom finansowym otrzymanym z podatku od osób prawnych poprzez sprzedaż przez PKN Polkomtela. Został spłacony kredyt w banku Dexia Communal Credit, który de facto był tańszym kredytem od innego, który również jest w posiadaniu miasta, w PKO SA. Pani skarbnik oczywiście napisała mi materiał i zresztą przyznała się do tego z pełną świadomością, że spłaciliśmy tak naprawdę tańszy kredyt, czyli nie spłaciliśmy droższego, co byłoby z punktu widzenia miasta bardziej korzystne, spłaciliśmy kredyt tańszy. Oczywiście państwo macie jakieś swoje wytłumaczenie, ale fakt jest faktem. Spłaciliśmy kredyt tańszy. Druga rzecz to jest umowa sponsoringowa zawarta z PKN Orlen na poniekąd sponsorowanie CWS, czyli Centrum Widowiskowo-Sportowego. Został podpisany w dniu 4 lipca aneks do tej umowy z 27 lipca 2010 roku i jest on dosyć obszerny. Zmienia się w dużej części paragraf, właściwie artykuł w tej pierwotnej umowie numer 8, a zmienia paragrafem 2 tym aneksu, formy płatności. W związku z tym, że jest tego dosyć dużo, poprosiłabym pana prezydenta o szczegółowe zapoznanie radnych ze zmianami wprowadzonymi w aneksie do tej umowy z PKN Orlen. Kolejna rzecz, planujecie państwo, i w moim przekonaniu trochę są to kwoty z sufitu, z tego wynika, dywidendy od spółek miejskich na poziomie 1 000 000 zł i tak na dobrą sprawę nie wiecie państwo, z jakiej spółki jaka dywidenda wpłynie. Po prostu sobie coś bierzecie z księżyca, że będzie to 1 000 000 zł. Tymczasem wykonanie będziemy mieli gdzieś na poziomie 500 000, bo większego nie będzie, bo to są tylko dwie spółki, Sita i Renex. I w związku z tym proszę mi powiedzieć, jak wygląda tak naprawdę planowanie dochodów w mieście Płocku. Czy to jest, nie wiem, wróżenie z fusu w jakiś sposób? Jeśli nie macie państwo pod dokumenty, które tworzycie i przedkładacie nam radnym,
swoich wzorów, swoich, swoich dokumentów, które jakby świadczą o wiarygodności tych zapisów, to jest to trochę niepoważne. To jest na razie tyle i poproszę pana prezydenta o odpowiedź. Dziękuję pani przewodniczącej. Czy może jeszcze jakieś inne pytania przed odpowiedzią pana prezydenta? Nie widzę więcej zgłoszeń na razie ze strony państwa radnych. Proszę bardzo w takim razie panie prezydencie. Zanim oddam głos panu prezydentowi Lewandowskiemu i jeszcze za chwileczkę będzie też odpowiedź odnośnie CWS-u pana prezydenta Siemiatkowskiego, to chciałbym tylko uspokoić panią radną, że ulica Otolińska ma być symbolem, natomiast za chwileczkę będzie także ulica Graniczna, Targowa. Sam pani wspomniała ulicę Sienkiewicza, w tej chwili rozpoczęły się prace na ulicy Dobrzyńskiej. Nie będę wymieniał tych wszystkich ulic, rzeczywiście porozmawiamy o tym, jak będziemy cały budżet podsumowywać, ale symbol to jest symbol, że można zrobić coś rok, nawet prawie rok wcześniej, pracując skutecznie, współpracując, powtórzę jeszcze raz, także z Radą Miasta, bo to jest niezbędny warunek sukcesu, ale także z wykonawcą, który realizuje te inwestycje, tak, ażeby mógł ją zakończyć w terminie, a nawet przed terminem. Ja jestem przekonany, że to się uda, choć oczywiście problemów nie brakuje podczas realizacji inwestycji. W kontekście kredytu, bo tutaj ja też otrzymałem od pani skarbnik informację i z tej informacji wynika jasno, że spłata tego kredytu zaciągniętego w PKS-a nie dawała gwarancji, nie mówiąc o pewności, iż miasto będzie miało możliwość prawidłowego opracowania budżetu na rok 2014 i w tym momencie decyzje, które podjęliśmy, zgodne z prawem decyzje, sprawiły, że taki budżet, tak na 2013, jak i 2014, możemy, będziemy mogli bezpiecznie uchwalić. Jestem o tym przekonany. Natomiast jeśli pojawią się dodatkowe środki, to na pewno także podejmiemy decyzję o spłacie tego kredytu tak szybko, jak to będzie możliwe, nawet jeszcze w tym roku. W tej chwili mamy nadwyżkę jeszcze budżetową, nie mamy deficytu, który jest założony, aczkolwiek, który pewnie się pojawi i wówczas taka decyzja na pewno będzie podjęta i państwo radni będą w niej uczestniczyć. Natomiast w kontekście aneksu do umowy sponsoringowej z Orlenem odnośnie nazwy Orlen Arena, tam na pewno, zaraz sprawdzimy ten paragraf, o który pani radna pyta, natomiast była kwestia związana z uregulowaniem należności za rok jeszcze poprzedni, gdzie Orlen nie zgadzał się na, ponieważ nie było wszystko jeszcze wykonane, uiszczenie transzy, nie zapłacił nam w roku ubiegłym. Natomiast w tym roku udało się wynegocjować, że w te dwie transze, które już wpłynęły do CWS-u, są to transze za rok tak ubiegły, jak i za połowę roku bieżącego. Stąd ta kwota jest nieco wyższa, ale tutaj szczegóły, o szczegóły poproszę pana prezydenta Siemiatkowskiego. Bardzo proszę. Proszę bardzo, panie prezydencie. Więc szanowni państwo, Orlen nam kwestionował pierwszy raport i chciał zapłacić tylko 75% należnej kwoty, uważając, że ta umowa weszła w życie nie w tym terminie, który myśmy określili i potem żeśmy się już porozumieli, Orlen się zgodził nam zapłacić całość, tylko żeby wyjść z tego, to zostały zmienione w umowie te okresy płatności. To była ta pierwsza zmiana, która miała dostosować, dać możliwości Orlenowi już później, bo poszły faktury, to wszystko tam poszło za daleko i żeby wyjść z tego impasu, to takie zaproponowano rozwiązanie. Ponadto ten aneks porządkował pewne sprawy, bo zmieniła się nazwa Wydziału Sportu i Turystyki, kiedyś był Wydział Kultury i Sportu, również osobowo był wymieniony wcześniej imiennie w tej umowie pan Bury, teraz jest pan Robert Czwartek i to jest druga zmiana. Myśmy postulowali wprowadzenie innych zmian, na co się Orlen nie zgodził. Proszę państwa, ta umowa jest na 12 lat i nie jest przewidziana waloryzacja tych transz, czyli za 10 lat dostaniemy dokładnie takie same pieniądze jak dzisiaj, bo nie zadbano o to, nie zadbano o interes miasta. W przypadku innych umów zadbano, jeżeli to było zobowiązanie miasta,
A jeżeli to dla nas korzyść, to już o tym zapomniano. Ale Orlen nie chciał podjąć w tej sprawie żadnych rozmów. Także te zmiany nie były wcale obszerne, pani radna. To jest zaledwie dwie strony. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panom prezydentom. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś z państwa radnych? Pan prezydent Lewandowski, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, chciałbym się odnieść do słów pani radnej punktu dotyczącej pierwszej zrobionego wykonania w budżetowych pozycjach. Jestem gotowy do dyskusji nad tym zagadnieniem. Sądzę, że dla wszystkich jest oczywiste, że proces inwestycyjny charakteryzuje się pewną skomplikowanością, czy skomplikowanym jest sens skomplikowanym i nie można jednocześnie wszystkich zadań z nich rozpoczynać, tak żeby mieć jakiekolwiek zaangażowanie na 30 czerwca. To jest pewna kolejność, również uzależniona zamówienia publicznymi, stąd taka nie jedna sytuacja. Po drugie, podała pani radna przykład ulicy Toińskiej jako na przykład braku skoordynowania działań inwestycyjnych w mieście Płocku. Ja bym stąd tezą polemizował. Proszę pamiętać, że otwarcie czy udostępnienie przejazdności ulicy Otolińskiej 3 września było związane z koordynacją i współpracą trzech jednostek Urzędu Miasta Płocka. Poza tym było tam trzech wykonawców i udało nam się doprowadzić do takiej sytuacji, że stworzono sztab transportowy od ronda tam przy Boryszewie do ulicy Alei Piłsudskiego z wykorzystaniem alei, że nie alei, tylko ulicy Banacha, Lachmana, ulicy Granicznej i Targowej. I tutaj uważam, że nie możemy mówić o braku koordynacji i braku sukcesu. Co do kwestii pewnych utrudnień związanych z ruchem kołowym na tym okresie, to tutaj też uważam, że jednostki podległe Urzędowi Miasta dokonały takich zadań, jakie powinny. Proszę pamiętać, że była dość ostra czy bardzo bogata działalność i MZD, i Urzędu Miasta Płocka w zakresie informacji tak poprzez prasę, jak inne media, jak również informacja podgrana na tablicach informacyjnych. No niestety tak to jest, że każdy remont, każda inwestycja powoduje pewne uciążliwości, zwłaszcza w pierwszym okresie, kiedy kierowcy niejako na pamięć jeszcze jadą i blokują te drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Violetta Kulba, proszę bardzo, pani radna. Panie prezydencie, ja dlatego powiedziałam, że teraz nie będę dyskutowała o wykonaniu. Porozmawiamy o wykonaniu oczywiście inwestycji, porozmawiamy o tym, gdy będzie przedstawione nam całe wykonanie budżetu za rok 2012, czyli w przyszłym roku. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o zapytanie, na pytanie, które nie otrzymałam odpowiedzi w dniu wczorajszym, to jest sprzedaż mienia komunalnego. Proszę mi powiedzieć, dlaczego wstrzymano sprzedaż nieruchomości w obrębie 10 przy ulicy Grabówka. Dziękuję. Pan prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo. To poproszę pana dyrektora Bakulskiego o odpowiedź. Prosimy bardzo, panie dyrektorze. Wysoka Rado, szanowna pani radna, ta sprzedaż została wstrzymana w związku z tworzeniem miejscowego planu gospodarowania przestrzennego. Uchwała została podjęta w miesiącu styczniu i w tej chwili będzie wyłoniony wykonawca pod koniec października, listopada, autor planu. Ja panią również informowałem, że w momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję, była wydana decyzja o warunkach zabudowy i to była decyzja wydana na skutek współpracy Biura Obsługi Inwestora z inwestorami i ona zakładała wówczas budowę hotelu na tej części nieruchomości. W chwili obecnej przeznaczenie w studium warunkowań przestrzennych będzie takie, jest taki zapis, że to jest to zabudowa rezydencjonalna z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. No i dzisiaj pozostaje ewentualnie czekać na wyłonienie wykonawcy co do tworzenia planu, popracowanie nowej decyzji w warunkach zabudowy, określenie zasad podziału i podjęcie decyzji o zbyciu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo. Ja tylko jeszcze, mam nadzieję, kończąc tę dyskusję, chciałbym państwa radnych poinformować, że pani radna nie pyta, ale insynuuje 0% i tak dalej. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze raz powtórzę.
wykonanie budżetu na 30 czerwca 2012 roku. W przypadku, jeśli chodzi o plan pierwotny, to jest prawie 25%. Jeśli chodzi o wykonanie już na według planu na dzień 30 czerwca, to jest 21%. I dodam tylko tyle, że w ciągu ostatnich 10 lat jest to jedno z trzech najwyższych wykonań budżetu na półrocze. Jedno z trzech najwyższych. Także to też mam nadzieję, że będzie standardem, będzie tylko już lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzę, że nam się polemika szykuje. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Ale z dużej części, Panie Prezydencie, z uwagi na realizację bardzo dwóch kosztownych inwestycji, czyli ulicy Otolińskiej, ulicy Granicznej, do czego zapewne Pan przyzna, że to jest fakt. Natomiast to operowanie przez Pana tymi cyframi, tymi wielkościami ma tak naprawdę dwa końce, bo posłużę Panu przykładem. Chwalił się Pan przed chwileczką ilością zamówień publicznych rozstrzyganą przez Wydział Urzędu Miasta Płocka. Ja tylko pragnę Panu powiedzieć, tak jak Pan podkreślał, że wszystkie zamówienia powyżej 14 tysięcy euro, ale to są również zamówienia na zakup przez Urząd Miasta różnych rzeczy. Więc niech Pan nie mówi tylko, że w kontekście inwestycji, bo to są różne wydatki, a nie tylko inwestycje realizowane przez miasto. W związku z tym być może wydatki w Urzędzie Miasta na różne rzeczy, na przykład, nie wiem, telefony komórkowe, zakup artykułów papierniczych, być może wzrosły te wydatki, dlatego jest więcej zamówień publicznych rozpisywanych przez Wydział. Dziękuję bardzo. Ponownie Pan Prezydent. Jeśli Pani Rada mnie chciała szczegółową informację, przedstawimy całą listę 170 rzeczywiście procesów, które zrobiliśmy w Wydziale Zamówień Publicznych i wówczas będzie Pani Rada rzeczywiście miała prawo komentować, a nie insynuować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie proszę Państwa, poddaję pod głosowanie materiał pisemny, który otrzymaliśmy, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za pierwsze półrocze 2012 roku. Czy jesteśmy technicznie gotowi? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych wstrzymał się? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. 16 na tak, 1 na nie, 2 wstrzymujące się. Stwierdzam, iż przyjęliśmy informację o przebiegu wykonania budżetu. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, ponieważ jest to punkt powiązany z poprzednim, więc nie dziwię się temu. Poddaję w takim razie pod głosowanie otrzymaną od Pana Prezydenta informację o kształtowaniu się WPF-u. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych wstrzymał się? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. 15 na tak, 1 na nie, 2 wstrzymujące się. Stwierdzam, iż przyjęliśmy tę informację również. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 5. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Piotr Nowicki, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rada. W związku z tym, że mamy tutaj punkt dotyczący finansowania jednostek kultury, to mi się nasunęły takie pytania związane bezpośrednio, albo może pośrednio z finansowaniem jednostek kultury. Chodzi mi o informacje, które uzyskałem z doniesień prasowych. Pierwsza sprawa to jest, chodzi mi o wynajem amfiteatru. Dowiedziałem się, że na jedno z imprez, która była organizowana, amfiteatr był wynajęty, właściwie nie wynajęty, tylko użyczony. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, jak często amfiteatr jest użyczany i chciałbym się dowiedzieć, jaka jest podstawa prawna
i w jaki sposób jest kształtowana cena za wynajem tego obiektu. I rozumiem, że... Znaczy chciałbym się dowiedzieć, czy to na przykład jest decyzja POKiS-u, czy jest to decyzja na przykład prezydenta miasta Płocka. Jak to prawnie jest rozwiązane? Następnie chciałbym się dowiedzieć, dlaczego firmy zewnętrzne organizują imprezy w amfiteatrze, które są dochodowe w bardzo wysokim stopniu. Dlaczego te koncerty nie są organizowane przez POKiS? Co niewątpliwie mogłoby poprawić wynik finansowy. Następna sprawa to jest, proszę Państwa, hałas, który jest udziałem tychże, znaczy jest elementem tych imprez. I to jest taka przykra sytuacja, bo do mnie ludzie na ulicy zaczepiają i mówią, że miało być inaczej, a jest tak, jak jest. W związku z tym ja rozumiem, że jest jakieś, że moim zdaniem powinno być jakieś porozumienie zawarte z ludźmi, którzy tu mieszkają. Nie może być tak, żebyśmy my jako miasto po prostu lekceważyli sobie obowiązujące w tym kraju prawo. Rozumiem, że jedna, dwie imprezy jest, ludzie są w stanie to wytrzymać, natomiast ilość tych imprez, która jest realizowana w mieście, jest jednak ogromna i to jest bardzo dolegliwe dla ludzi mieszkających tu. Natomiast nie widzę, żeby to się w jakiś sposób zmieniało. Jest tutaj oczywiście pytanie, pojawia się, proszę też o odpowiedź na takie pytanie. Dlaczego my tych imprez nie organizujemy na przykład na lotnisku? Inne miasta tak realizują. Czwarta sprawa, proszę Państwa, którą bym prosił o wyjaśnienie, która też jest związana z kosztami, to są koszty obsługi tych imprez. Też prosiłbym odpowiedzieć, czy na przykład jak jest organizowana, dajmy na to, impreza pod tytułem Regelamy. Jakie są koszty sprzątania po tej imprezie i w trakcie tej imprezy? I dlaczego w ogóle nie jest sprzątane w trakcie tej imprezy? Bo stan, w jakim były tłumy po tej imprezie i w trakcie, no był po prostu katastrofalny. Takie cztery pytanka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Biura Tokurna, proszę bardzo, Pani Radna. Czy pan radny był łaskaw poruszyć jeden temat, który również chciałabym omówić i uzupełnię tylko jedno pytanie. Chodzi oczywiście o imprezę w amfiteatrze Benefis pana Bałtroczyka i równocześnie w tym samym terminie organizowane pożegnanie lata na plaży. Oczywiście wiemy o tym doskonale z doniesień prasowych, że te imprezy wzajemnie się zagłuszały. Jedna zagłuszała drugą, bo Benefis Bałtroczyka oczywiście nie był tak donośny. I tłumaczenie władz miasta i osób odpowiedzialnych za organizację tych dwóch imprez, bo oczywiście impreza Bałtroczyka była zamkniętą imprezą komercyjną, że wynajmujemy amfiteatr za darmo po to, żeby się zrehabilitować. Koncert Pożegnanie Lata był ustalony pierwotnie w innym terminie, czyli dzień wcześniej, czy dzień później, już nie pamiętam dokładnie. Generalnie miały one się nie nakładać. Później ktoś pozmieniał terminy. I tak naprawdę to rodzi się takie pytanie, czy ktoś z Państwa panuje nad tym, jak wygląda harmonogram i terminarz imprez? Czy po prostu jest to, kto rano wstanie, to rzucamy jakieś hasło. Mam wrażenie, że powinniśmy jako miasto szanować wypracowaną swoją opinię i obraz miasta Płocka, nie tylko w skali kraju, ale również za granicą, gdzie mamy bardzo dobre koncerty organizowane od lat. Mam na myśli Audio River, Regeland i rzeczywiście mamy sporo fanów tej muzyki, którzy ściągają z różnych stron, zarówno Polski, jak i zagranicy, do miasta Płocka. I Bogu dzięki, bo na tym zyskują i nasze płockie firmy, restauratorzy, kawiarnie. Wszyscy tak naprawdę na tym zyskujemy, a przede wszystkim
sławimy miasto Płock nie tylko w granicach administracyjnych. Także niestety takie jedno działanie, jeden brak koordynacji potrafi popsuć renomę i wiele pracy dziesiątek ludzi, którzy na tą pozycję miasta Płocka pracowali przez lata. Niestety Państwo to nie wyczycie. Druga rzecz, proszę mi wytłumaczyć, na czym ma polegać reorganizacja w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. Czy prawdą jest, również mówię to, to nie są moje jakieś sugestie, wymysły, panie prezydencie, ja niestety nie otrzymuję takich informacji z Urzędu Miasta, nie otrzymuję takich informacji na komisjach merytorycznych i jako radna twierdzę, że powinnam to otrzymywać. Ja te informacje otrzymuję z doniesień prasowych, portali internetowych, radia, osób, które są zatrudnione poniekąd w różnych firmach. Niestety nie otrzymuję tych informacji w tych miejscach, gdzie je powinnam otrzymywać. Więc zgodnie z tym otrzymałam takie informacje, iż planujecie Państwo podobno zlikwidować Dom Darmstadt. W związku z tym chciałabym wiedzieć, jak brzmiała umowa. Chciałabym kserokopię tej umowy, podpisanej bodajże w 1996 roku, na organizację Domu Darmstadt, bo pieniądze tak naprawdę otrzymaliśmy na remont tej kamienicy i jak wyglądała umowa w zakresie dalszej współpracy. Jak będzie wyglądała dalej praca w POKiS-ie, jak Państwo zamierzacie wykorzystać te pomieszczenia, które są po domu Darmstadt, kto wykorzysta tą kamienicę, kto będzie ją użytkował i dlaczego Państwo, pomimo, że dzisiaj na druku chyba 463 bodajże, ta umowa na zagospodarowanie Nabrzeża Wiślanego, gdzie wskazujemy jako partnera POKiS, nagle Państwo, nie wiem z jakiego powodu, zmieniacie plan organizacyjny w ramach POKiS-u i chcecie poprzez dziwne reorganizacje, poniekąd związane z Domem Darmstadt, zwalniać ludzi w POKiS-ie. Proszę mi powiedzieć, jak Państwo w takim razie na tyle odpowiedzialnie się zachowujecie, że z jednej strony zwalniacie pracowników POKiS-u. Pytam się po pierwsze dlaczego i dlaczego są wprowadzane te reorganizacje. Czy tylko po to, żeby znaleźć miejsce, powierzchnię dla pracowników ratusza, gdzie administracja się zatrważająco rozrasta i szukacie Państwo kolejnych pomieszczeń. Przypomnę tylko, że niedawno wyprowadziliście Państwo CKU. Szkołę z Alei Piłsudskiego po to, żeby znaleźć tam miejsce dla oddziałów Urzędu Miasta Płocka. Teraz szukacie kolejnych powierzchni po domu Darmstadt. Chcecie zwalniać pracowników POKiS-u i znów przynosić pewnie kolejnych pracowników z Urzędu Miasta. W związku z tym proszę mi powiedzieć, po co jest ta reorganizacja, po co jest zwalnianie pracowników i jak Państwo wyobrażacie sobie realizację tej umowy, którą podpisujemy na zagospodarowanie nadbrzeża, wskazując jako partnera POKiS tak naprawdę i plot, jeśli uszczuplacie zasoby ludzkie. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń ze strony Państwa radnych. W takim razie Pan Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę Panie Prezydencie. Postaram się jak najszerzej, choć muszę przyznać, że temat brzmi informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury, natomiast pytania są bardzo szerokie, aczkolwiek ponieważ dotyczą Instytucji Kultury, więc tam, gdzie jest to możliwe, postaramy się odpowiedzieć. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, to najczęściej możemy w formule umówić się interpelacji, że odpowiedź po prostu będzie udzielona na piśmie. Zacznę może od tego, że nikt domu Darmstadt nie likwiduje. Dom Darmstadt będzie w Płocku, będzie pełnił swoją funkcję, może nieco ją zmieni, ze szczególnym akcentem na współpracę właśnie z miastami partnerskimi. I taka jest pewna idea zmian, które mają zadziać się w obrębie POKiS-u, Domu Darmstadt i Urzędu Miasta. Czyli tu nikt nie zamierza zrobić krzywdy, zlikwidować Dom Darmstadt. To jest, bym tak powiedział, daleko idąca i w niczym nieuzasadniona insynuacja. Natomiast po co organizacja? Odpowiedziałem, bo chcemy większy nacisk położyć na turystykę, na współpracę z miastami partnerskimi, by Dom Darmstadt był takim właśnie centrum tej współpracy z miastami partnerskimi. Darmstadt i ta współpraca z Darmstadt też do tego, mam nadzieję, zobowiązuje. W przyszłym roku mamy
rocznicę właśnie tej współpracy z Darmstadt. I to jest bardzo istotne. Natomiast no, tutaj ja nie chciałbym się znowu wydawać w polemikę z panią radną. Jakieś insynuacje, że robimy miejsca dla urzędników, to jest wręcz, no, nie powiem, żenujące. Pani radna doskonale wie, że został sprzedany przez, wynajmowany przez miasto budynek, wynajmowany przez spółkę Ruch i spółka Ruch sprzedała ten budynek. Przed nami była decyzja tak naprawdę, czy odnowić umowę i podpisać na 10 lat, bo taka była propozycja, z nowym właścicielem, płacąc za to, czy też wykorzystać już posiadane tak naprawdę zasoby lokalowe, chociażby z racji tego, że przenieśliśmy, i tu decyzją także państwa radnych, CKU z budynku, który zajmowało do szkoły, innej szkoły. I mamy teraz tam budynek i tak naprawdę to jest cała idea tych zmian. Mało tego, przy tej okazji na pewno poprawimy komfort pracy urzędników, ale przede wszystkim jakość obsługi mieszkańców miasta. Po to są te działania. Nie po to, żeby szukać miejsca dla urzędników, tylko po to, żeby poprawić jakość obsługi mieszkańców miasta. I to będzie możliwe w tym nowym budynku po CKU, który po wyremontowaniu będzie służył jako przede wszystkim Wydział Komunikacji. Będziemy tam mogli dostosować te pomieszczenia do pracy. Mało tego, tam także dzięki temu poprawi się, mam nadzieję, sytuacja związana z miejscami parkingowymi, jakością obsługi, dojazdu do tej części urzędu. I są to przemyślane działania jak najbardziej, a nie chodzi o jakieś szukanie miejsca dla urzędników. Zupełnie no, dziwne insynuacje. Natomiast w kontekście kosztów obsługi imprez. Ja bym tu pani radna naprawdę zaproponował, jeśli jest to możliwe, byśmy przedstawili panu radnemu szczegółową informację, co się składa, jakie działania, bo to w zależności od imprezy różnie to jest z organizatorem organizowane. Tak, jeśli chodzi o koszty, jak jeśli chodzi o to, kto tak naprawdę tą chociażby obsługę i sprzątanie w trakcie imprezy, po imprezie organizuje, bo to zależy, czy my jesteśmy organizatorem, jak którego landu, czy zupełnie agencja zewnętrzna, jak w przypadku Audio River, i te wszystkie uwagi postaramy się i przedstawić, i uwzględnić, jeśli będziemy mieli tutaj jakieś uwagi, które rzeczywiście będą na tyle konstruktywne, rzeczywiście, że będziemy mogli je uwzględnić przy współpracy z organizatorami imprez w latach następnych. W przypadku imprez hałasu, znaczy też rozumiemy, ja sam osobiście kilkakrotnie rozmawiałem chociażby z panem Skarżyńskim i tutaj z osobami mieszkającymi na Starówce, to też nie jest trochę tak, że z jednej strony mamy w nich partnera, który rozumie, że takie imprezy odbywają się. I jeszcze nie wszystko jest idealnie. Część imprez już przenieśliśmy bądź będziemy przenosić poza obręb tutaj Starego Miasta i Nadbrzeża Wiślanego. Zresztą tutaj ja ostatnio, jak rozmawiałem po wizycie, zresztą u pana przewodniczącego Korki był pan Skarżyński, a z panią z panią z mieszkańca na Starówce rozmawialiśmy i mówił, że już na Starym Mieście nie jest źle. Problem rzeczywiście dotyczy tych imprez, kilku imprez, które odbywają się na Nadbrzeżu Wiślanym. Natomiast pytanie, czy przeniesienie ich na lotnisko nie będzie także w pewien sposób ze szkodą dla turystycznych walorów miasta. Ta skarpa jest naszym atutem potężnym. I sądzę, że tak łatwo nie możemy z niej zrezygnować, mając jednak pełną świadomość, że być może te imprezy powinny kończyć się wcześniej. I cisza powinna zapadać wcześniej niż na przykład nad ranem. Natomiast ci, którzy tu jednak mieszkają. Natomiast i to z organizatorami trzeba będzie negocjować. Natomiast kwestia tych organizacji imprez w innych miejscach. Rewelacyjnym przykładem jest chociażby organizacja festiwalu folklorystycznego na Podolszycach w parku, gdzie spotkało się to z dużym zainteresowaniem mieszkańców Podolszyc i tam akurat ja żadnych skarg na hałas, który z tego tytułu mógł powstać, nie słyszałem, aczkolwiek jeśli dotarły takie, to też będziemy je analizować, dotrą albo dotarły do państwa. W przypadku decyzji, które są podejmowane odnośnie wynajęcia amfiteatru i w jakiej formule, to jest decyzja dyrektora POKiS-u. Tutaj POKiS współpracował z organizatorem i taką decyzję pan dyrektor POKiS-u
podjął. Mi pozostaje jeszcze raz przeprosić tak naprawdę pana Batorczyka. Zrobiliśmy w sytuacji, w której te dwie imprezy nałożyły się, staraliśmy zrobić wszystko, żeby mogły one odbyć się i żeby jak najmniej się sobie przeszkadzały. Niestety pomimo tych działań, które podjęliśmy, no był ewidentny dyskomfort. Ja mogę zapewnić o jednym, że no, w przyszłym roku w takiej sytuacji zrobię wszystko, żeby nie doszło i żeby taka sytuacja się nie powtórzyła, bo rzeczywiście nie powinna ona mieć miejsca. I tutaj rzeczywiście staraliśmy się to, zbieg okoliczności doprowadził do tego, że do takiej sytuacji doszło, nie powinno mieć miejsca. Ja jeszcze raz ubolewam nad tym, przepraszam i to pan dyrektor w moim imieniu zrobił także, jeśli chodzi o pana Bałtorczyka i organizatorów tego koncertu. Natomiast zrobimy wszystko, żeby takie sytuacje się w przyszłym roku i w następnych latach po prostu nie powtarzały. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Ja przypomnę szanownym państwu tylko, że debatujemy w chwili obecnej nad informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku. Pani radna Violetta Kurpa, proszę bardzo pani przewodniczący. Panie przewodniczący, po pierwsze pytania są celowe, ponieważ dotyczą wydatków, które były już zaplanowane w pierwszej połowie 2012 roku. Zarówno przychody, jak i wydatki, bo są zaplanowane. Natomiast pan prezydent nie odpowiedział mi na pytanie i podejrzewam, że też decyzja nie zapadła w miesiącu wrześniu, chyba że państwo podejmujecie decyzję z dnia na dzień, żeby było weselej, może przynajmniej śmieszniej może być dla państwa, ale nie dla ludzi chociażby zwalnianych z PUKIS-u. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wprowadzacie nowe reorganizacje, nowe plany organizacyjne wewnątrz PUKIS-u i przy tej okazji chcecie zwolnić ludzi, a z drugiej strony wskazujecie PUKIS jako partnera przy realizacji bardzo poważnej inwestycji, jaką jest zagospodarowanie Nabrzeża Wiślanego. Dziękuję pani przewodniczącej. Dopowiem tylko, że pierwsze półrocze to jest okres od stycznia do czerwca. O kilku imprezach, o których rozmawiamy, były to imprezy dotyczące lipca, sierpnia, stąd pozwoliłem sobie na wcześniejszą uwagę. Pan przewodniczący, pan radny Piotr Nowicki, proszę bardzo. Ja bym chciał w dalszym ciągu uzyskać informację, ale może być to informacja na piśmie, bardzo bym prosił o szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego to jest tak, że na przykład jeżeli MZGN wynajmuje lokale, to musi uzgadniać to z panem prezydentem wysokość na stawki najmu. Jeżeli to robi PUKIS, to nie musi uzgadniać. W związku z tym prosiłbym o odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. I taka kluczowa sprawa to jest, dlaczego PUKIS nie organizuje imprez, które są dochodowe, co by niewątpliwie poprawiło kwestie budżetowe. Co do hałasu, to uważam, że jest prawo polskie, które obowiązuje, musimy po prostu te prawo przestrzegać. No możemy te prawo lekko naciągnąć, powiedzmy, przy jednej czy drugiej imprezie, ale nie możemy robić tego nagminnie. Nie zgodzę się z tym, że lotnisko jest złym miejscem. Nie zgodzę się też, że dobrym miejscem jest na przykład miejsce przy Politechnice i organizowane tam imprezy z okazji juwenaliów, bo chciałbym, żeby to zostało przez miasto rozwiązane w sposób taki, który będzie obejmował wszystkie wydarzenia w mieście. Dlatego prosiłbym, żebym może dostał na te moje pytania odpowiedzi na piśmie i wtedy będę mógł dalej się do tego ustosunkować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo. Te informacje będą przedstawione panu radnemu na piśmie, tak jak pan radny prosił. W przypadku pytań pani radnej, jeszcze raz powtórzę, reorganizacja, która ma miejsce w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, ma na celu wzmocnienie tak naprawdę działań miasta w zakresie turystyki poprzez przeniesienie jej z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, bo PUKIS, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, miał w swoim obszarze, jak gdyby, Centrum Informacji Turystycznej, natomiast tak naprawdę turystyką się zajmował w sposób marginalny. Chcemy to zmienić, chcemy, żeby Dom Darmstadt stał się takim
rzeczywiście centrum turystyki, która będzie także polegała na współpracy z miastami partnerskimi. I w tym sensie jak gdyby rzeczywiście pewne kompetencje z POKiS-u przejdą do Urzędu Miasta. I to tak, zgoda. Natomiast jeśli chodzi o POKiS, cały czas będziemy, tak jestem głęboko przekonany, pracować nad wzmocnieniem tej jednostki i że będzie ona doskonałym partnerem także przy realizacji tego unijnego projektu. Jeśli chodzi o szczegóły w kontekście personalnym, to są one w gestii dyrektora, dyrektora POKiS-u. Jeśli pani radna będzie oczekiwała, to taka informacja będzie pani radnej przygotowana i dostarczona. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Panów radnych, którzy tak dyskutują żarliwie, zapraszam może na mównicę. Podzielcie się panowie również z nami informacjami bardzo ciekawymi dotyczącymi zapewne kultury. Pani przewodnicząca Violeta Kulba, proszę bardzo. Panie prezydencie, doskonale, elastycznie stara się pan tak manewrować, żeby nie odpowiedzieć wprost na pytanie. Tak, odpowiadam, że jestem zainteresowana zmianami personalnymi, bo dziwnie pan to tak naprawdę tłumaczy, bo gdyby była taka sytuacja, że CIT przechodzi do Urzędu Miasta, to pracownicy powinni przejść na zasadzie artykułu 23 prim do Urzędu Miasta, a tak się nie dzieje, oni są zwalniani. Więc nie wiem, jakie państwo macie problemy, chcecie pozbyć się niektórych ludzi. Nie wiem, na czym to polega, ale to, co pan twierdzi, że chce pan wzmacniać POKiS, no ja twierdzę, że niestety to nie idzie w taką stronę. No bo wzmacnianie, rozumiałabym wzmacnianie poprzez osoby, które są kompetentne, czyli zatrudnianie nowych osób, a tymczasem państwo po prostu ścinacie etaty, a z drugiej strony, tak jak mówiłam i już trzeci raz będę się powtarzać, wrzucacie, bardzo mnie rozprasza pan radny Nowicki. Bardzo proszę panów o spokój. A z drugiej strony wrzucacie państwo do POKiS-u bardzo poważną inwestycję, jaką jest zagospodarowanie Nadbrzeża Wiślanego. I stąd są moje wątpliwości, dlaczego tak się dzieje. I bardzo proszę o przygotowanie szczegółowej informacji. I to nie ma być tak, że no za to odpowiada pan dyrektor i cześć i na tym kończymy wypowiedź, dlatego że to miasto daje pieniądze na te etaty, dlatego że to miasto daje pieniądze na finansowanie całej jednostki i również na wynagrodzenie dla pana dyrektora. I chciałabym znać uzasadnienie podejmowanych pewnych decyzji, a nie lakoniczne i takie elastyczne, lawirujące wokół tak naprawdę sedna tematu odpowiedzi, bo to tak naprawdę nic nie wnosi merytorycznego. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo. Na pewno merytoryczna odpowiedź będzie pani przygotowana w oparciu o te pytania, które pani zadaje. Jeszcze raz powtórzę tylko, jeśli chodzi o projekt. Ten projekt przewidywał POKiS jako partnera i wybór drugiego partnera, z którym miasto będzie współpracując realizowało ten projekt unijny i tu się nic nie zmienia. W przypadku innych wątpliwości pani radnej udzielimy informacji na piśmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Aniela Niedzielak, proszę bardzo. Dziękuję Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Ja przed sobą mam również tą informację o jednostkach, o kulturze i przeczytałam ją, dosyć ładnie napisano, opisane to wszystko, wiadomo, że jednostki kulturalne muszą być, ale ja chciałam się dowiedzieć, ponieważ nigdzie tu się nie doczytałam, ile ta kultura nas kosztuje jako społeczeństwo, bo przecież pieniądze idą od podatników na kulturę po to, żebyśmy z niej korzystali. I jednocześnie chciałabym wiedzieć te dwie sprawy, bo to wszystko jest pięknie rozpisane, ale nie wiem, ile pieniędzy idzie na kulturę i ile osób na przykład korzysta z tego. Tak chciałam wiedzieć dla swojej informacji jako radna, która często odpowiada na pytania na spotkaniach z mieszkańcami. Niektórzy nawet po prostu niechętnie idą, mówią
mówią, że tylko się wydaje pieniądze na imprezy różnego rodzaju, a efekt jest mierny. Ludzie nie mają pracy i nie mają pieniędzy, żeby z tej kultury skorzystać. Także ja bym chciała się dowiedzieć, ile w ogóle pieniążków na to idzie i ile osób z danych imprez, bo to są imprezy organizowane, korzysta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo. Ja już wspomniałem podczas podsumowania pierwszej części budżetu, że do miejskich instytucji kultury w formie dotacji przekazaliśmy środki w wysokości 11 826 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń ze strony Państwa radnych. W takim razie, proszę Państwa, poddaję pod głosowanie pisemną informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych wstrzymał się, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję za głosowanie, proszę o podanie wyników. 14 na tak, 1 na nie, 5 wstrzymujących się. Dziękuję za głosowanie. A Panów radnych raz jeszcze bardzo proszę ewentualnie o podkomisję na korytarzu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę bardzo, panie radny. Ja tylko spytam jeszcze, czy w punkcie 5, czy 6, czy wniosek formalny. Wniosek formalny. Proszę bardzo, no niestety wnioski formalne jestem zobowiązany poddawać pod głosowanie od razu, więc zgodnie z regulaminem. Proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, ja chciałem tylko powiedzieć, że ja pani radny wyjaśniałem, że w koncertach, które są organizowane nad Wisłą, uczestniczy około, to jest trudno obliczyć, no bo ja będąc namiotowy, spokojnie uczestniczyłem w tej imprezie i wszystko dokładnie słyszałem. W związku z tym dostępność jest naprawdę bardzo duża. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 6. Informacja o funkcjonowaniu płockich placówek oświatowych w nowym roku szkolnym. Pan prezydent Roman Siemiątkowski. Proszę bardzo, panie prezydencie. Ja wnoszę o przyjęcie autopoprawki. Na stronie 21 w punkcie 2 dane dotyczące liczby uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012-13. Stan na 3 września 2012 w tabeli w kolumnie 6 pod nazwą liczba uczniów, liczba klas czwartych w wierszu 6 przy szkole podstawowej nr 6 zamiast liczby 3 winna być liczba 2. Tym samym w wierszu 19 tej kolumny zamiast liczby 48 winna być liczba 47. I dalej w tej samej tabeli w kolumnie 9 pod nazwą liczba uczniów, liczba klas 06 w wierszu 6 przy szkole podstawowej nr 6 zamiast liczby 21 winna być liczba 20. Tym samym w wierszu 19 tej kolumny zamiast liczby 318 winna być liczba 317. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za zgłoszenie autopoprawki. Pan radny Piotr Nowicki, proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, tutaj chciałbym podziękować, bo te materiały są bardzo czytelnie przygotowane. Tutaj taka informacja, którą odnotowuję pozytywnie, mianowicie chodzi o liczebność dzieci w oddziałach. Pozwoliłem sobie to policzyć. Wychodzi, że te oddziały, które są oddziałami klas pierwszych, to w tej chwili średnia jest 22,7. To jest zdecydowanie to złe słowo. Jest to najwięcej ze wszystkich oddziałów, bo w drugich jest 27,8, 27,2, później 21,9, 20,8. Ale no ta kwota, ta liczba absolutnie nie poraża i sądzę, że te regulacje, o których tak tutaj było głośno, krzykliwie, no one nie doprowadzą do jakichś tutaj specjalnych złych zjawisk. No a tak wygląda statystyka. No statystyka jest tak, że no nie oddaje ona w całości tego, co się dzieje, prawda, w szczegółach. I tutaj to odnotowałem jakby pozytywnie, natomiast prosiłbym o wyjaśnienie, bo tu mnie zmartwiła bardzo informacja na temat godzin, tylko niestety nie mam tej kartki. To są godziny, które są przeznaczane na kółka, na zajęcia pozalekcyjne. I tu niestety, i tutaj
jest jakaś taka rzecz, której w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć, bo w zeszłym roku było tych godzin 2000 i spadek nastąpił aż o 35% do liczby 1342 godzin. I czy to jest jakiś błąd, czy to jest możliwe, że aż o tyle ograniczono, liczbę zajęć pozalekcyjnych w szkołach? No zajęcia pozalekcyjne są oczywiście niesłychanie istotne i bardzo potrzebne. I czy z tego powodu nie ma na przykład zmniejszenia liczby etatów? I jeśli można by jeszcze, co do tych materiałów, to też się zastanawiałem na tym, bo tam są napisane, że to jest liczba nauczycieli, czy należy to rozumieć, że liczba nauczycieli to jest liczba etatów, bo to jest zupełnie co innego liczba nauczycieli, a liczba etatów na niektórych informacjach. Także prosiłbym o wyjaśnienie tej takiej informacji, która mówi o tym, że z 2000 godzin schodzimy na 1342 i to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Violetta Kulpa, proszę bardzo, Pani Radna. Dziękuję bardzo. Znaczy, ja nie byłabym taką hura optymistką, jeśli chodzi o te dane statystyczne, bo owszem, Pan Radny raczył to tak naprawdę bardzo uogólnić, odnosząc się tylko do średniej. Natomiast myślę, że powinniśmy się przede wszystkim zająć pewnymi przypadkami nie tylko pod kątem średniej, tylko przede wszystkim indywidualnie podejść do tematu. Ja chcę tylko Państwu zwrócić uwagę, że są klasy pierwsze w szkołach podstawowych liczące po 29 dzieci, jak również gimnazja, które są chyba w ocenie nas wszystkich tutaj, albo prawie wszystkich, jeśli się mylę, siedzących na tej sali, niestety niekoniecznie dobrym wyjściem z reformy oświaty, która była przeprowadzona w 1997-1998 roku. W związku z tym nie do końca chyba spełniły swoją rolę gimnazja, ale niestety dochodzi do takiej sytuacji, że klasy pierwsze w gimnazjach również liczą po 29 dzieci. I ja sobie po prostu nie wyobrażam i zwracałam na to uwagę wczoraj również panom dyrektorom na posiedzeniu Komisji Skarbu. Nie wyobrażam sobie nauczycielki, która będzie uczyła w klasie pierwszej szkoły podstawowej, mając 29-osobową klasę, i jak może dotrzeć do tych dzieci i ich zachęcić do dalszej edukacji szkolnej. One rozpoczynają, tak naprawdę jest to ich start w życie. Kolejna rzecz, gimnazja. Jeśli rozmawiamy, że jest to tak naprawdę trudna młodzież, która trafia z różnych szkół, gdzie jest trudno zapanować nad nimi. W związku z tym klasy pierwsze w gimnazjach, w moim przekonaniu, nie powinny liczyć 29 osób. Ale teraz do sedna sprawy. Pan radny Nowicki raczył powiedzieć o godzinach, które są nadliczbowe, pozalekcyjne. I przypuszcza, czy może to być związane z liczbą etatów czy nauczycieli w szkołach. Ja Państwu posłużę się przykładem. To nie jest materiał, który otrzymaliśmy dzisiaj na sesję, tylko jest to materiał, który otrzymaliśmy na posiedzenie Okrągłego Stołu, który będzie praktycznie za dwa dni. I tutaj mamy szczegółowo przygotowaną ilość nauczycieli, która była w roku szkolnym 2011-12 i w obecnym roku 12-13. I podam Państwu liczby. I sami, myślę, Państwo wyciągniecie wnioski. Szkoły ponadgimnazjalne. W poprzednim roku szkolnym było to 752 nauczycieli, jest 707. Dalej. Gimnazja. Było 345 nauczycieli, jest 328. Dalej. Przedszkola. Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 12-13. Podaje stan nauczycieli. Tak mam w kolumnie tytułowej. Było w przedszkolach 366 w poprzednim roku szkolnym i jest 355. Dalej. Szkoły specjalne. Było 183, jest 179. Kolejne. Placówki wychowania pozaszkolnego. Było 41, jest o jeden etat mniej, 40. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Było 58, jest o 4 etaty mniej, 54.
I proszę Państwa, zsumowałam sobie ilość etatów, ilość nauczycieli w szkołach, których będziemy mieli mniej w obecnym roku szkolnym. To jest 107 nauczycieli. 107 nauczycieli. Panowie oczywiście będziecie to zaraz uzasadniać, próbować tłumaczyć, ale fakt jest faktem, że to są braki nauczycieli wynikające z różnych powodów. W mniejszym stopniu może, tak jak Państwo będziecie to za chwilkę tłumaczyć, po prostu zwolnienia nauczycieli, ale w największym stopniu odejścia nauczycieli na emerytury i w to miejsce już nie zatrudnia się nowego nauczyciela, czy umowy na czas określony, gdzie jak umowa się kończy, już nie ma innej kontynuowanej z tym bądź z innym nauczycielem. I to wynika, i z tego wynika liczba 107 nauczycieli. Miejmy tą świadomość, że do tej pory była taka sytuacja, że jeśli nauczyciel odchodził na emeryturę, w jego miejsce mógł wejść nowy nauczyciel, który widział swoją karierę zawodową właśnie w tym kierunku, chciał kształcić dzieci i młodzież w szkołach. Teraz niestety tej szansy nie będzie miał, bo niestety nie mamy wolnych etatów nawet po tych osobach, po tych nauczycielach, którzy odchodzą na emerytury, na zasłużoną emeryturę. Niestety nie ma tych wolnych miejsc. W związku z tym te szkoły, które dziś tak naprawdę kształcą nam przyszłych pedagogów, nie będą te osoby, które uzyskają tytuł magistra, nie będą mieli tak naprawdę miejsca zatrudnienia w placówce szkolnej. I taka jest niestety przykra prawda, przykra niestety przede wszystkim z tego powodu, że pan, panie prezydencie, sam jednoosobowo w kwietniu tego roku podjął decyzję o zwiększeniu ilości dzieciak w oddziałach. Później, za parę miesięcy dopiero, powołał pan zespół, okrągły stół tak zwany, do spraw edukacji, który miał się zajmować konsekwencjami tak naprawdę przez pana podjętej decyzji. A konsekwencją jest to, że jest, mamy o 107 nauczycieli mniej. I są 29-osobowe klasy w szkołach podstawowych, pierwszych czy w gimnazjach. Takie są konsekwencje pana działania. Może pan to tłumaczyć, znaleźć jakieś wytłumaczenie rozsądne. Dla mnie po prostu żadnego racjonalnego wytłumaczenia na tą pana decyzję z kwietnia po prostu nie ma. Ponownie pan radny Piotr Nowicki, proszę bardzo. Dziękuję. Pani radna wywołała kwestię gimnazjów. Przypomniało mi się parę pytań, które mi się nasunęły, jak czytałem ten materiał. Dodatkowo chciałem się zapytać, jak Państwo widzicie problem, który sprowadza się do liczby 104. 104 to jest, o tyle jest dzieci ubyło w szkołach podstawowych, z tego co ja sobie policzyłem, ze względu na to, że odszedł rocznik szóstoklasistów, których było ponad 1100, a teraz przyszło tylko 999 chyba dzieci do szkoły. W związku z tym to jest 9,5% mniej. Jak to będzie rzutowało na następny rok szkolny, bo na pewno Państwo już macie takie symulacje na następne lata. To jest taka historia. Druga sprawa to jest taka, że któregoś dnia wysłuchałem w radio, że w jednej szkole poszukiwano nauczyciela języka angielskiego, nie był to Płock. Ogłoszono to publicznie, zgłosiło się 140 nauczycieli na to stanowisko. To tak do informacji może Państwa radnych. Następna sprawa to jest kwestia dodatków dla dyrektorów. Jakbyście Państwo mogli mi odpowiedzieć, jak te dodatki są kształtowane, bo ja powiem szczerze, taką ostatnio sprawę zgłosiła się do mnie jedna osoba, która chciała, żeby zapisać dziecko do gimnazjum. Okazało się, że akurat są niektóre gimnazja cieszą się w naszym mieście lepszą renomą, inne mnie gorszą. Ja zadzwoniłem do tego, które sobie ci ludzie wybrali. Tam powiedziano mi, że nie ma takiej opcji, bo szkoła jest przygotowana na klasy 30-osobowe, w związku z tym nie ma takiej opcji, bo każde miejsce jest obsadzone. W związku z tym ja mam takie pytanie, czy ci dyrektorzy, powiedzmy w tych gimnazjach o mniejszej renomie, to oni mają takie same dodatki, czy może mniejsze dodatki, jak to wygląda. Jeśli chodzi o gimnazja, to był taki czas, kiedy ja też pracowałem w oświacie,
byłem przeciwny temu niesłychanym. Mocno protestowałem, ale to niestety myśmy tutaj byli za mali, żeby cokolwiek wyjaśnić w tamtejszej władzy na górze Warszawy, żeby to jest absurdalny pomysł. Czas pokazał absurdalność tego wydarzenia i wielkie szkody, które zostały wyrządzone społeczeństwu. Pamiętam, że była taka opcja wtedy, że absolutnie gimnazja nie mogą być łączone ani z podstawówkami, ani z liceami. Dziś jest to standard, prawda? W związku z tym, no tutaj taki będę miał wątek może polityczny, my jesteśmy absolutnie jako SLD za likwidacją tych gimnazjów. Wiem, że to potrwa aż 12 lat, żeby te gimnazje zlikwidować, bo to trzeba by wygasić, powołać i tak dalej. To są różne tego typu historie, natomiast jest to absurdalny pomysł, za który społeczeństwo płaci. Jeszcze jedną informację bym prosił, żebyście Państwo mi powiedzieli. W tym algorytmie dotyczącym wyliczania subwencji na szkoły podstawowej, bo wiem, że te szkoły są finansowane z budżetu centralnego poprzez subwencje. Prosiłbym, jaki tam jest używany współczynnik, to znaczy ile tam jest dzieci na oddział liczony. Jak to wygląda? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Bobakowski, proszę bardzo, panie prezydencie. Ja na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować panu radnemu Nowickiemu za to, że rzeczywiście pokazał w swojej wypowiedzi, jak wiele jeszcze działań trzeba podjąć. Nie dzisiaj tylko, czy wczoraj, bo on tak był podjęty dużo, dużo za późno tak naprawdę. Myśmy podjęli pewne działania i dlatego dzisiaj to podjęcie tych działań rzeczywiście jest bolesne. Ta cyfra nie wzięła się z niczego, panie radny, czy pani radny, 107, tak? Wzięła się z tego, że przez wiele lat niestety nikt nie zauważył tego, o czym radny powiedział, że dzieci w szkołach podstawowych, w gimnazjach niestety z roku na rok jest mniej. Moglibyśmy nie reagować, naprawdę. Można byłoby zupełnie nie reagować, tylko za chwilę okazałoby się, i tak chyba mamy najdroższą oświatę na Mazowszu, a kto wie, czy nie w Polsce. Jedną z najdroższych, na pewno. Natomiast kwestia, czy za tym jeszcze idzie efektywność. Pani radna powiedziała, że są gimnazja, gdzie klasy są 29-osobowe. Pan radny mówi 30 nawet osobowe i więcej już nie można. Zakładam, że wielu rodziców chciałoby mieć w dobrym gimnazjum dziecko nawet w klasie 31 bądź 32. I ci rodzice, ani te dzieci nie protestowaliby. Być może nauczyciele, bo rzeczywiście jakość kształcenia tutaj ucierpiałaby. Natomiast w tych dobrych gimnazjach ilość osób rzeczywiście w klasie wcale nie oznacza, że ta efektywność będzie mniejsza. I to pokazuje najlepsze nasze gimnazjum, gdzie klasy są najliczniejsze. I gdzie rodzice chcą tam właśnie posyłać dziecko, nie patrząc, nie traktując tego jako argument dominujący, że są najliczniejsze. Natomiast to, co powiedział pan radny Nowicki, to o tym trzeba mówić. Rzeczywiście, panie radny, my w tym roku mamy, jeśli chodzi o klasy pierwsze, pan radny powiedział o gimnazjach, że tam jest mniej o ponad 100 uczniów. Rzeczywiście, w gimnazjach mamy o 146 uczniów mniej w klasach pierwszych. Natomiast w szkołach podstawowych o 200 prawie 90. I to, że w Płocku nie likwidowaliśmy szkół, nie było masowych zwolnień nauczycieli, jak to w wielu innych miastach Polski, to rzeczywiście jest zasługa tych zmian, które przeprowadzamy i staramy się je przeprowadzać jak najmniej dotkliwie dla także środowiska nauczycielskiego. Niestety, ale nie można udawać, że nie ma problemu. Jest prawie 300 uczniów w klasach pierwszych mniej. Sytuację w podstawówkach uratowaliśmy tylko tym, żeśmy tam wprowadzili zerówki. Gdyby nie to, te zwolnienia byłyby dużo większe. I dzisiaj możemy mówić 107. Tak naprawdę zwolnionych nauczycieli to jest 16 osób. Bo tylu nauczycieli miało podpisaną umowę na czas nieokreślony i niestety dla nich nie było godzin. 16. Płock nie jest samotną wyspą. W skali kraju to naprawdę jest niewielka liczba. Mało tego, wynikająca, i to naprawdę będę podkreślał, bardzo mi przykro, z tego powodu, że przez wiele lat, jeśli chodzi o oświatę, nie było, nie powiem reakcji, ale nikt nie próbował dostrzec tutaj problemu.
a przynajmniej nie wprowadzono wcześniej pewnych działań, które sprawiłyby, że dzisiaj byłoby to jeszcze mniej bolesne. Tutaj po to jest ten stół także, żebyśmy mogli rozmawiać o tych sprawach, jak tak naprawdę z tej trudnej sytuacji, jaka jest w samorządach i w oświacie w samorządach, mamy wyjść. I ta sala po to jest, i ten okrągły stół. Problemy będą i będą co roku tak naprawdę. Za chwilę pójdą sześciolatki do szkół. Jeśli się żadne nie wycofa. Natomiast to dotyczy, jak powiedziałem, gimnazjów, to dotyczy szkół podstawowych i także szkół ponadgimnazjalnych. Działania, które podjęliśmy, jestem przekonany, że tutaj, ja w rozmowie z panią redaktor, która tam jest z tyłu, powiedziałem, że to tak naprawdę kwestia pewnej skali. Patrząc na Radom, na wiele innych miast na Mazowszu i to też małych miejscowości, ale także takich jak Płock, porównywalnych, a nawet większych, protesty Łódź, chociażby protesty rodziców, którzy protestują przeciwko likwidacji szkół, były potężne. Zwolnienia nauczycieli idą w setki. To rzeczywiście problem, który pani Anna poruszyła, że mamy jedną szkołę, czy dwie szkoły, w której klasy pierwsze są 29-osobowe, to można zazdrościć i sądzę, że wielu burmistrzów, prezydentów zazdrości takich problemów, jakie my mamy. To też są problemy. Nie bagatelizuję ich. To też są problemy. Być może warto jeszcze tak ten system usprawnić, żeby nie było takich sytuacji. Ale to, co pan powiedział, i to tego też nie uciekniemy. W klasach pierwszych średnio mamy 22 z kawałkiem, bo to średnia, ucznia w klasie. To nie urosło do nie wiem jakich rozmiarów, a tak rodzice byli straszeni. Nieprawda. Nie ma tu aż takiego dużego problemu. W poszczególnych placówkach mogą one się pojawić, ale powtórzę jeszcze raz, wymaga to, ten system wymaga także pewnego dotarcia. Dyrektor musi wiedzieć, skoro ma 26 uczniów z obwodu, to jeśli chce mieć klasy 26-osobowe, to ma przyjąć tylko tych z obwodu. Jeśli nie, to w tym momencie będzie miał liczniejszą klasę, albo będzie miał dwie na przykład 25-osobowe, ale musi wtedy przyjąć tyle uczniów spoza obwodu, żeby to właśnie tak wyglądało. I to też jest możliwe i realne. I dyrektorzy o tym doskonale wiedzą. Natomiast wymaga to bez wątpienia jeszcze dopracowania. O tym będziemy także rozmawiali na posiedzeniach Okrągłego Stołu Edukacyjnego, o czym pani zechciała radna, czy pan radny, przepraszam, wspomnieć. Jeśli tam jest kwestia godzina gminy, pan dyrektor Krzemiński chciałby, żeby powiedział, dobrze? Proszę bardzo, panie dyrektorze. Tam o subwencji jeszcze, dobrze? Tak. Szanowni Państwo, odniosę się do liczby godzin tak zwanych gminnych lub godzin jednostek samorządu terytorialnego, które są przyznane w szkołach. Otóż na początku należałoby zdefiniować, co to są te godziny. Więc w naszym rozumieniu to są takie godziny, które są różnicą między faktycznie przyznaną liczbą godzin w danej szkole, w placówce, a liczbą godzin wynikającą z ramowego planu nauczania oraz godzin wsparcia, które jest niezbędne też w każdej szkole. Chodzi tutaj, mówiąc o tym wsparciu, myślę o nauczycielu pedagogu, psychologu, doradcy zawodowym, logopedzie, bibliotekarzu. Więc od ogółem godzin, które są przyznane szkole, odejmujemy te, które są w ramowym planie nauczania. Jest takie specjalne rozporządzenie ministra edukacji narodowej, które mówi o tym, ile godzin uczeń powinien odbyć określonych zajęć w okresie roku szkolnego w danej klasie. I odejmujemy również te godziny wsparcia. To, co zostaje, uznajemy, że to są godziny gminy.